Vítam majstva, bardzo serdecznie z tej strony Jeremy Kofficjal, a w dzisiejszym odcinku będzie akcja obornik i oczywiście w roli głównej Ursus, jak to zazwyczaj, z rozrzutnikiem Trautmann, Krausbliz, WS 2004, 20 ton, w przystępnej cenie. Nie brałem jakiegoś dla drugiego małego, bo nie ma po co zapłacić teraz tyle. I tyle kupię za używanie jeszcze dodatku. Chyba mniej niż 20 tysięcy. No i właśnie tak. Zobaczmy, tak to właśnie wygląda. Wyrzucimy sobie jeden obornik, co to zrobię chyba timelapse, nie wiem. Bo nie ma o czym gadać tak naprawdę za bardzo. No, więc jak w poprzednim odcinku proszenia będzie timelapse, jedynie gdy się tam czasami wygrywał. Oj, wcinał na naprawdę. Nie zrobię mnie źle. O, 20 na 4 minuty. Czekaj. Tak to właśnie wygląda. Odcinek odgrywam następny. Bez przerwy. Dzisiaj leciał, czyli niedziela, ale powinien nawet lecieć w sobotę. Odcinek z koszenia prosa. I ten odcinek chyba będzie w poniedziałek. Chyba tak, nie. No i właśnie godzinę trwał prawie całą, tam 40 sekund brakowało, ale to tak się montował 2,5 godziny, więc trochę zeszło. Wstało się na YouTube'a 2,5 godziny, no. To jest w miarę dobrze. Tutaj oczywiście będzie łąka, jeszcze musimy to zaorać i też od razu. Bo bezorkowo. Zobaczymy, czy będzie wymagało. No. Prostu może byśmy poczekamy na zimę, żeby proszę sprzedać. To bardzo dobrą cenę. Będziemy wtedy bogaci trochę tak, aby mówisz o bogacie. Chodzi o, że będziemy mieli dużo pieniędzy. No. Potem wtedy sobie tutaj to zabornikom zasiejemy na poziom, kiedy indziej to będzie wydaje. Tak, prosa to pozostało na polu. No, więc... Też chyba daje na 15 metrów, tak mi się wydaje. No, na 15 metrów. Więc w ogóle przystępnej cenie jest ten rozrzutnik. Beczkę myślę, że też trzeba będzie kupić, bo jeśli będzie gnojowi, to też trzeba będzie wozić. Więc tak to właśnie będzie. Tak, seria mi się wydaje, że będzie krótka, jedynie kiedyś ją powtórzymy. Na tej samej mapie, tylko w innej lokalizacji mówię. Bo tego save'a nie będę usuwał.
Tester 什么软件，可以帮你说一下吗？Jak to woli? Ja mi się wydaje, że sobie nie będę usuwał, bo nie ma po co. Nie mogę jedynie kiedyś sobie pozostawić, bo potrzebne mam jeszcze 300 modyfikacji. Jakie 300, 800. Właśnie, na moim komputerze chyba 800 modyfikacji. Jeszcze coś sprawdzę z ciekawości z wami. Słuchajcie. No i żadna modyfikacja już mi nie koliduje od jakiegoś czasu z oborami, z budami dla psa. Właśnie, może by się szło ktoś postawili. Budę dla pieska. Jakieś fajne, żeby była w naszym typie. Nie, nie bym chciał może. Nie chodzi ile ma, czuję po prostu. Aż to. Policzo. No. Udy. Nie wiem, tak naprawdę to mało będzie postawne. Niech tu będzie to. No i właśnie tak to będzie właśnie tyle będzie ten film trwał. Film trwał. Tak to właśnie wygląda z perspektywy. Nie wiem, może chciałem przejść dla co powiedziałem, tak to właśnie wygląda. Mówię po prostu tak, bo jak to zwyczajnie. A mi się wydaje, że będą dwa odcinki zawodnika, albo nie wiem. To po prostu nie wiem. To jedno pole to na jeden ten rozrzut. No bo oni to będzie gdzieś mi wyjść. Na działkę tutaj tam, no. Jak coś tu zrobię. Słuchajcie. Jestem z powrotem. Musiałem na obiadek iść. Ale już jestem. Kończymy to pole. To jedynie jeszcze pokażę wam jak ładuję i robię timelapse. I już następne pole zacząć. I tu jeszcze raz mi też będzie łąka. Gdzieś by jeszcze można było ziemniaki. Jarkę się kupi, to można zasadzić. Nie zasiać właśnie, zasadzić ziemniaki. Jestem z powrotem, musiałem jeszcze też zrobić chwilę wycięcie. Niestety, takie życie. I co, składamy? Jedziemy. Się załadować i na następne pole pojemy. W każdym razie ma tej przystawki 5 kg. Wtedy, żeby była, żeby rozwijała to przyczepa. Byłoby wtedy fajnie. Agrosterowi już rozłożyłem płyty.
Fresca, mi papel. Troszkę jeszcze za dużo tego doktora. Czy mniejszy? Nie. Że my przez chwilę nie słyszeliście. A tak jakoś wyszło. Paliwa trzeba dotankować potem, przed chwilą. Wydarczy się to właśnie długą przejażdżkę. To jest paleta wani z paletą do wzięcia. Właśnie wybrać walczy. Ciekawe jak na stałe szkoda. Łyżka waży 2 tony, potrzebnie je wciąż. Potrzebny mu obciążnik, nie jej. To chyba będzie obciążnik, ten obiór się zająć lekki. Pokładek, to już w domu to zależy. Właśnie w dzisiejszą niedzielę wleciała premiera filmu pod tytułem pod tytułem Zbiór Frosa i czekamy na opóźniony rzepak. Tak, bo rzepak jeszcze nie mamy go jeszcze zebranego. Mi się wydaje, że dzisiaj przyspieszymy i czas, i myślę, że będzie gotowy w tym wieczorze. Więc właśnie teraz przyspieszymy czas i zobaczymy. Widzę na chwilę tutaj z gry, więc zrobię cięcie i co? I widzimy się zaraz. Stand through my arms forever.
about to turn it on.
say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Więc tak właśnie oto kończymy to rozrzucenie obornika, ale tak jak tu widać już zapięty. A to skaczmy agrotrona. Już zapięty z sześcioskibowym potingerem. Ale ten potinger, przepraszam, jest do większych raczej traktorów, więc liczcie na to, że będzie inny Ursus. Już mówię, zdradzę, że to będzie Ursus. Ursusów jest dużo, więc możecie zgadywać w komentarzach, jaki to będzie. Więc pozdrawiam was wszystkich i jest wasz kanał też. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku, więc pozdrawiam was i cześć.